Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dniu wczorajszym dotarła do mnie, czy też do nas, paczuszka od Marka Wojciechowskiego. Paczka jest zaadresowana na mnie, na Michałka i na Tomcia, więc nie mogłem sobie pozwolić, że sam tą paczkę będę otwierał, więc jakżeby inaczej w naszym szerszym gronie oczywiście będziemy tą paczuszkę otwierać. No i co? Zapraszamy Was na unboxing od wujka Marka. No to co, kochani? Też masz nożyczki, tak? Tomek też ma nożyczki. Poczekajcie, ja troszeczkę odsunę tą paczuszkę, żeby... Uważajcie. Ja ją tutaj tylko natnę. A wy już dalej będziecie dokonywali dzieła, że tak powiem, zniszczenia. Czyli uwaga, ostrożnie. Czekaj, Tomeczka, ci zaraz dam, pozwolę. Tylko tą folię tutaj natnę. Dobra. Dobra, już. Czekaj, jeszcze z tej strony, uwaga. Dobra, koniec. I tu jeszcze jest dużo folii. Tatuś, tutaj jest poszone. No dobra. Dobra, uwaga, nóż odstawiam. Proszę, Tomek, proszę. Otwierajcie paczuszkę. Ja troszkę ci pomogę, Tomek. A! Ręka mi utknęła! Ręka mi utknęła! Dobra. Tomeczku, bo widzowie nie będą widzieć. O, tak, boczki sobie stań troszkę. Tak jest! Super, Tomek, ciągnij tą folię. No i teraz otwieramy. Tada! Po kolei, powolutku. Co my tu mamy? Po kolei. Tu mamy co, padzika? Tak. Marku, oczywiście na wstępie bardzo serdecznie ci dziękujemy za tak wspaniałe prezenciki. Naprawdę jesteś mega gościu. Czekaj ci szybciutko, żeby nie tracić czasu na otwieranie. Tu mamy pada. Czekajcie, uwaga. No dobra. Teraz, Michałku, może się uda. O, to wyszło jedno. Cześć. Czekaj. Ja myślałem, że to się uda rozwinąć jakoś. Ale już tutaj coś widzę. Trzeba to połowić, bo to... Dobra, już to jest. Zobaczcie się, jaki piękny padzik. O, niebieski. Niebieski. Dobra. Ej, o, więc tak się to prezentuje z kablem. Tak. To mamy co? Pada do PlayStation 1, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, Marku, to mnie poprawisz w komentarzu. Tutaj taki pad. Z kablem oczywiście, takim długim. Taki niebieski, ładny padzik. No, mój ulubiony niebieski. A, widzisz. Mój też. Dobra. Wujek Marek wiedział, jak trafić z kolorem. No, to tutaj... To tu no wiem, tutaj jest... R2 i L2. Dobrze. Dobra, to tutaj... Odchodzę. Jedna rzecz, teraz Tomeczek wyciąga, jest a Tomek co wyciągnął? O, teraz myślę, że już nam to otwieranie łatwiej pójdzie, Tomeczku, tak? Zaraz Tomek pokaże, co tutaj mamy, tak? On ci pokaże. Już to będzie. Tutaj. No to... Patrz, dobrze. I jeszcze raz. Ostatnia. Proszę, Tomek teraz pokaże wszystkim, co tu mamy. Odwróć, tak. Tak, i co my tutaj mamy? Tu mamy płyty do PlayStation z demkami gier. Pokaż ładnie, żeby wszyscy widzieli, tak. O, takie coś. Możecie otworzyć. Tutaj. Pokaż, Michałku, tak. Zabezpieczony ładnie. Zabezpieczony. I to taka płyt. Kilka płyt. Czy kilkanaście płyt z demkami. Kilka. Na PlayStation. Widzicie tutaj? Takie chyba, nie? Jeszcze otworzę tutaj tak. O. Możesz nawet wyciągnąć. No. O, są. Co my tutaj mamy? Tutaj, aha. To myślałem, że to są... Jakieś demka. Demka, ale tu... Ale tu chyba nie będziemy. Racing Special, tak?
Tytuł gry, domniemuję. Jest jeszcze X5. No ja przyznam się szczerze, że nigdy PlayStation 1 nie miałem, więc... Dobra, ja to tutaj odkładam. Więc bardzo się cieszę, Marku, za tak wspaniały prezent. Tutaj odkładamy. Aczkolwiek jeszcze żeśmy tego PlayStation nie wyciągnęli. ale z tego co mówiłeś, to posłałeś mi, a właściwie nam, przepraszam. A co my tutaj mamy? Dla siebie chciałeś paczkę zostawić. Czekajcie, tu mamy kabelki do podłączenia, tak? PlayStation do telewizora. Pomożesz tą cio? Ja też pomogę. O, tak, jest super. Bardzo dobrze było, tylko tak. Nie to. Papierki schowamy na bok. Tak. Tutaj są takie kabelki, tak. Chyba. Jest. No do podłączenia PlayStation z telewizorem, tak? Są czerwony, żółty i biały. Tak to wygląda. Jest bardzo on długi. Tak, żeby nam tutaj, starczył, tak? I do tutaj jest wtyczka. Tak, chyba, nie? To jest do PlayStation. No dobrze, to jest do PlayStation. Fajnie, położę to z przodu. Co tutaj Tomeczek wyciągnął? Aha, tutaj mamy gumki, tak? Gumki. Marek, wspominałeś, że tu mamy na wymianę ewentualnie gumki, gdyby w padzie przyciski źle, ciężko chodziły. Jasne, pokaż Tomeczku też. Pokaż jak to wygląda wszystko. Brawo. To tak to wygląda. Jest zielone, jest jakiś, a to jest takie przyciski tu są. Tak, do PlayStation, do wymiany. Ale my też mamy takie w pilocie, takie coś. W pilocie do CDTV, do Commodore CDTV też takie mamy. Tak? O, taki coś, pa! A ja też mam. Chyba, tak? Tak. I tak to chyba ma być, o takie coś. Tak jest, jedno takie do drugiego coś. Się wkłada. Takie coś. Masz rację. Dobra. Co tutaj, Tomeczku, mamy? Kolejny kabel i to jest kabel zasilający, tak? Kabel zasilający. No i na dole mamy gwóźdź programu, tak? Aha. Jeszcze Tomek coś wyniuchał. Poczekaj, Tomeczku. To chyba jest drugi. A, już wiem co to jest. Tomeczku. To jest. Słuchajcie, kochani. Marek był tak, czy jest, tak dobrym... Tak dobrym kolegą, tak dobrym przyjacielem. Że postanowił mi przerobić padzika z PlayStation, tak? By mógł go podłączyć za pomocą końcówki DB9 do mojego Commodore 64 czy też 128. Więc spróbujemy go na koniec odcinka podłączyć i przetestować. Także Mareczku, po raz kolejny wielkie dzięki w moim imieniu i w imieniu chłopaków. Dziękujemy bardzo serdecznie. I Tomek tutaj ma na koniec, położymy gwóźdź programu. Ja, czy Tomek, czy ty to dasz radę otworzyć sam? Nie. Tylko powolutku. Powolutku, obracamy, tak. Obracamy. I tutaj mamy PlayStation. Jeszcze to jest, trzeba otworzyć. Czekajcie, tu gdzieś nożyk. Delikatnie, żeby nie... Uwaga, osuńcie się. Nie da się? Dobra. Da się. Bez nożyka. Da się tutaj. Muszę poczekać troszkę. Nie, Miciu. Trochę tutaj. Nie trzeba. Tutaj. Czekaj, odejdź. Odejdź. Poczekaj, tutaj. Daj mi ten nożyk. Tutaj. Uwaga, odsuńcie się. Bo teraz jest cięcie. Jakie cięcie? No cięcie, tkniemy. Jakby cięcie, że nie przerwa. Czekaj, Tomeczku, nie ciągnij, proszę cię. Ale już można otworzyć. Ale z dwóch stron spróbujemy. Odstawiamy nożyk. Tutaj. Poczekaj, ten chyba jest. Tu mam. Tutaj jest jeszcze jedna, no patrzcie się. Dobra, powolutku, bo za chwilę buchnie wszystko. Poczekaj, uwaga, odsuńcie się, ja tu tak, żeby nie porysować, odsuń się z paluszkami, żeby nie porysować obudowy. Odsuń, uważaj na paluszki. Spokojnie. Uwaga, dobra, teraz już damy radę. Tak. Uwaga, powolutku, tak. I Tomcio, pokaż ładnie z Michałkiem. Popatrzcie wszystkim. Pięknie, piękny egzemplarz PlayStation, tutaj jedynki. Przyciski. Wow, tutaj się otwiera. Tak, i tutaj wkłada się co? Płyty z grami. Tutaj. To takie płyty, nawet nie wiedziałem. No i tutaj mamy demka, które nam przysłał Mareczek.
dwie wtyczki. Tak, do podłączenia, zasilania i tutaj kanał transmisyjny oczywiście. Z przodu podłącza się pady oczywiście, tak? O, tutaj o. Dobrze. Memory card, ale to jest jeden. Super. Dobrze, padzik podłączony do mojego Commodore 128. No i sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze. Góra, dół działa. Spróbujemy na przykładzie gry Flimbo's Quest sprawdzić jeszcze kierunki. Damy teraz głośniej. No i dobra, pięknie. Padzik działa. Skosiki działają. O. No i fajnie. Pierwszy raz w życiu będę miał możliwość pogrania sobie na komodorku za pomocą padów. Także Marku, wielkie, wielkie mega dzięki za ten padzik. No i wiadomo, no, za ten wspaniały sprzęt, który również nam posłałeś. Także padzik jest w 100% sprawny. Podziękujmy bardzo wujkowi Markowi za tak wspaniałe prezenty. Wujku Marku, dziękuję. Jesteś wielki, dziękujemy ci bardzo, bardzo serdecznie. Serdecznie, bardzo się cieszymy, że przysłałeś nam taką paczkę. Takie wspaniałe prezenty. No. I na koniec mamy dla ciebie niespodziankę. Szybko. Chodźcie. Tutaj, Tomek. Niespodziankę mamy. Ta-da! Serdecznie cię Marku pozdrawiamy, bardzo ci dziękujemy. No i dziękujemy wam, kochani, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Cześć! Pa!